I ponownie witam Państwa. Mamy drugą połowę 5-0 dla drużyny Parasola. Parasol, czerwone stroje, niebieskie stroje PKS. Wiersza połowa witnie. Dobra dla Parasola. Dobre akcje. Jakaś tam kontuzja na boisku. Co tam się dzieje? Co się tak stało, bo nie widziałem tego. Nie wiem, gdzieś tam zahaczył nogą o nogę. Pięcia nie było. Ale... Miałem nadzieję, że z kolanem nic nie będzie, bo... No i kontuzję zawodnika mamy jakąś chwilową. Czesiu, jaki wynik z Górnikiem? No to co? Trener wrócił, a ty nie wiesz? Wyprawy? To oznacza, że się ma tam. No tak, mi się wyprawy. Napisz na grupie, jak nie wiem. Ja napiszę. Napisz. Z Wałbrzychem napisz. Nie wiem, czy to był Górnik, czy tam co. No i PKS, przejęcie piłki przez Parasol, tutaj zawodnik niepilnowany, zupełnie na lewym skrzydle, do niego posłana piłka, dośrodkowanie, główka w wykonaniu zawodnika PKS-u, ale cały czas inicjatywa jest tutaj po stronie Parasola. To jest takie w tym momencie oganianie się tylko od takiego bieżącego zagrożenia pod bramką, ale nie ma takiego wyprowadzenia piłki, żeby dać wytchnienie obrońcom i bramkarzowi. Znowu manifestacja. Parasol przy piłce. Wybicie główką. Ale Parasol cały czas przy piłce. No i tutaj typowe uderzenie, bardzo, bardzo nieprzemyślane. Od razu było widać, że zawodnik w ogóle się nie rozejrzał, tylko wybił tę piłkę zupełnie przed siebie na oślep. Brakuje takiego przytrzymania. No to są rzeczy, nad którymi trzeba będzie tu z drużyną pracować. To wielokrotnie obserwuję, że nie ma rozejrzenia się przez zawodnika, tylko wybicie paniczne piłki w niebyt i trafia ta piłka zazwyczaj do przeciwnika. I tak właśnie było teraz klasycznie rozegrane. Zawodnik nie popatrzył, tylko wybił piłkę na oślep. Ale gra się tutaj toczy, zobaczymy jak tutaj będzie. I będzie uderzenie, tak, zwód i teraz będzie uderzenie na bramkę, ale bramkarz dał sobie radę. Brawo, bramkarz! Wypiąstkował piłkę, bramkarz niewysokiego wzrostu i dał sobie radę z tą piłką. To już kilka razy mówiłem, ale powiem jeszcze raz, że jak pierwszy raz tego bramkarza zobaczyłem na bramce, że ma taki niewielki wzrost, to byłem bardzo sceptyczny, a ten chłopak naprawdę świetnie sobie daje radę z wyciąganiem piłek trudnych z bramki. No i od bramki PKS. Trochę nieszczęśliwie ta piłka została wybita do góry. Parasol przy piłce i będzie werdykt, tak jest, dobry werdykt, bo tutaj była piłka dla Parasola. Szybkie rozegranie akcji, to też jest bardzo właśnie dobre, że drużyna Parasola tutaj trzyma swoje tempo, nie daje się z tempa wybić. I teraz tutaj szuka zawodnik w środku pola miejsca do uderzenia, ale tam jest gęsto, będzie odegranie do kolegi. Przedziera się tam środkiem zawodnik, ugrząs, no środkiem tutaj będzie trudno przedrzeć się z piłką. Ale cały czas jeszcze Parasol jest przy piłce, rozglądał się chłopak, podał do kolegi, tu odegranie na skrzydło, będzie dośrodkowanie, tam już zawodnik się przymierzał do główki, rozminął się z tą piłką, jeszcze cały czas Parasol przy piłce. Widzicie, tam zawodnik podaje do środka, tutaj troszeczkę zawodnikowi się nogi poplątały, jeszcze uderzenie, jeszcze odbicie i piłka wychodzi poza boisko. I od bramki rozpocznie drużyna PKS-u.
Mikołaj, żyjesz? Okej. Okay. Dasz radę grać? Dobra, zobaczymy. Przy piłce cały czas jest tutaj parasol, będzie uderzenie i bramka. No, to szósta bramka. Będzie tych bramek dzisiaj chyba dużo. Tak, i tutaj wyraźnie zawodnik patrzył cały czas na piłkę, nie rozglądał się. To są elementy, na które trener musi tu zwrócić uwagę, że zawodnicy nie podnoszą głowy, nie patrzą, gdzie są koledzy, żeby podać piłkę, tylko patrzą na piłkę i byle odkopnąć od siebie. Uja! PKS przedarł się na połowę przeciwnika, ale już akcja jest w drugą stronę. Przedziera się tam zawodnik. PKS odzyskuje piłkę. Próbuje zawodnik tam samodzielnie przejść, ale tutaj nie będzie chyba możliwości takiej. I rozpoczyna zespół parasola. Tam zawodnik z prawego narożnika wchodzi, dośrodkowanie, będzie troszkę nieporozumienie, ale teraz będzie uderzenie z pierwszej piłki, tak jest. I bramka, tutaj nieupilnowany zawodnik, od razu było widać, że kiedy piłka do tego zawodnika zmierza, że zawodnik się przymierza do uderzenia z pierwszej piły i posłał ją pewnie do bramki, tym samym mamy 7, tak? Bo trochę się to gubię, chyba 7-0 mamy. Walcz, walcz, walcz! Ciśnij go, ciśnij go, ciśnij go! No, życzymy chociaż jednej bramki PKS-owi, żeby tutaj coś zawalczył. I teraz chłopaki, to się napędzili, będzie jazda na bramkę, tak, ale dobrze tam zawodnik zablokował i tutaj wystopowana została akcja. Były takie już męskie starcia, można powiedzieć, ale jeszcze parasol przy piłce. No wybronił się PKS z tej akcji, ona groźna była, ale została wystopowana. Nie wiem, co tu się wydarzyło, no ale mamy już rzut wolny. Zobaczymy, jak to zostanie rozegrane. Tak, uderzenie prosto w światło bramki. Bramkarz chwyta tę piłkę. Odbiła się od rąk, ale drugi uchwyt pewny na piłce, wybicie. Próba szybkiego rozegrania piłki, ale tu już parasol ponownie przy piłce. Dobre wypuszczenie do zawodnika, odskoczyła piłka. No, tym razem zawodnikowi parasola zabrakło takiego pazura, bo gdyby zrobił pressing na bramkarzu, to może by coś tam jeszcze uzyskał, ale zawahał się i stracił impet. Ponownie piłka do tego zawodnika, nie jest w ogóle przypilnowany i będzie uderzenie, no i niecelne. Piłka miała być posłana w narożnik bramki, prawy mija się z bramką około pół metra i od bramki rozpocznie PKS. I rzut rożny dla parasola.
dośrodkowała. Nie tam, chłopaki wyskoczyli do główki we dwóch z drużyny Parasola. Piłka wychodzi poza boisko i od bramki rozpocznie PKS. Przypominam, 7-0 dla drużyny Parasola. No, wyraźnie widzę, że chłopaki bardzo, bardzo zgrany zespół tworzą. Jadą walcem naprawdę bardzo, bardzo mocnym. O, teraz się rozejrzał zawodnik, to było dobre. I jak się rozejrzał, to od razu celnie podał. To od razu było widać, że wie, komu podaje. Tam jeszcze walka trwa o piłkę, wszędzie przez Parasol. Bardzo dobrze tutaj piłka chodzi w zespole Parasola od nogi do nogi. Zobaczcie Państwo, jest podanie, to przytomne wybicie poza boisko. Ale no, trzeba tutaj oddać chwałę drużynie Parasola, że bardzo zgrany zespół. Bardzo dobrze podają sobie od nogi do nogi. Wiedzą, kto gdzie gra. Jadą po schematach. No i osiągają wynik w ten sposób. PKS przy piłce. Już wolny. Zagranie do tyłu, to nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie. No, ale tutaj też nie było ruchu, nie było wystawienia się. Jeźdź tą piłką, jeźdź! Dobrze, aut jest. Twardo jedźcie z tą piłką po linii. Coś tu zbudować. Walcz twardo, walcz! Nieporozumienie, piłka do zawodnika trafiła, takie właśnie chwila przespania. Wal na bramę! O, i bardzo dobra decyzja. Dobra decyzja! Piłka mocno niecelna była, ale to o to chodzi. To trzeba po prostu nie bać się uderzyć tą piłkę w kierunku bramki. To już w tym meczu nie można oczekiwać, że będą jakieś promienne zwycięstwa. Trzeba po prostu starać się zdobyć bramkę za wszelką cenę i tak to powinno być. Zrobić hard ducha. Wyłączy to światło. Tymek musisz. Czasem słońce, czasem deszcz, tak? I cały czas jeszcze tutaj mamy przy piłce drużynę Parasola. O, tu będzie podawanie piłki. Nie, zwód i tak, tutaj pójdzie na lewe skrzydło piłeczka. Co zawodnik zrobi? No tam było takie dosyć brutalne starcie. Oj, wyłuskał zawodnik tutaj, ale co to było naprawdę już mocne wejście. Przeproś, przeproś! No, starcie było mocne. I rzut wolny dla drużyny Parasola. 7-0, Parasol czerwone stroje, niebieskie stroje PKS. Zobaczymy, bramkarz tam ustawia mur, zawodnik się ustawia tyłem do tej piłki. Co to za mur? Berliński. I teraz będzie uderzenie? Tak jest, dobra postawa bramkarza.
wychwycił tę piłkę, tu było mocne uderzenie prosto w światło bramy. Ale Parasol tu jeszcze ciśnie. Odegranie bardzo sprytne pięto, tyle że zawodnik, kolega nie zrozumiał, co się będzie działo i bramkarz wybija. I piłka przechodzi na połowę przeciwnika. Parasol przy piłce. No jedź, jedź! Co tutaj będzie? Uderzenie mocno niecelne. Piłka wychodzi w bok. Dobrze, trzeba pochwalić zawodnika PKS-u, że podszedł do tego bramkarza i tam lekki pressing zrobił, bo tak należy to robić właśnie. Szybko zawodnik Parasola wbiegł w tę piłkę, właśnie o to chodzi, że jak piłka leci, to trzeba wystartować do niej, nie czekać, aż ona pod nogi spadnie. Jazda tam była jeszcze, broni się PKS. I uderzenie z daleka ponad bramką i od bramki rozpocznie drużyna PKS-u. Bramkarz na prawe skrzydło, zawodnik się poślizgnął. Przyciskaj, przyciskaj, przyciskaj go! Muszę pochwalić tego kolegę z PKS-u, że ma taką wolę walki, biegnie, daje z siebie dużo. Uderzenie, ależ bardzo dobra interwencja bramkarza. Ta piłka szła centralnie pod poprzeczkę i została wybita i rzutem rożnym rozpocznie drużyna Parasola. No trzeba powiedzieć, że to co robi bramkarz PKS-u to jest fajne, widowiskowe i to jest taka pociecha, ale dlaczego tak tutaj to się wszystko rozgrywa, o co chodzi to nie wiem. Teoretycznie powinien być rzut rożny, nie wiem o co tu chodzi. Czy tam był spalony? Nie wiem, to spalony? O co chodzi, bo nie wiem. No, niezrozumiałe to było, ale nie szkodzi. Nie mamy tutaj kontaktu. Będzie uderzenie, tak jest. Nie mamy kontaktu tutaj z takiego dobrego sędziu, żebyśmy wiedzieli, co się na boisku dzieje w wyniku sędziowskich rozstrzygnięć. No i tak jak ten zawodnik się przewrócił, to powinien się był przewrócić zawodnik PKS-u w polu karnym, kiedy oddawał strzał na bramkę i był podcięty. No ale zabrakło doświadczenia. A teraz uderzenie z daleka, ależ dobrze tutaj bramka wyskoczył. Nie wiem, czy wybił tę piłkę, czy ona od razu się odbiła od poprzeczki. Wydaje mi się, że bramkarz dotknął tę piłkę. I tutaj będzie od razu rozejrzenie się, próba odegrania do kolegi, ale zablokowana przez piłkarza PKS-u. Pressing jest bardzo dobrze. Tak właśnie trzeba walczyć o piłkę, nie można odpuszczać sobie. Rozgląda się, szuka kolegi, komu mógłby podać. Tutaj jest zawodnik na prawym skrzydle. Podanie do niego i teraz, ale to nie można wstać, tylko trzeba pójść do przodu, żeby nie cofać piłki, bo to nie o to w piłce nożnej chodzi. Bardzo dobrze. Piłka wchodzi poza boisko. Drużyna Parasola rozpoczyna. Noo.
czerwone. No i tutaj tak jest. Sędzia, nie ma gwizdka, nie słyszymy gwizdania. Powinno być tak, moim zdaniem, że sędzia powie, no oczywiście sędziuje tutaj trener, to nie możemy mieć tu pretensji. Bardzo ciężko jest w ogóle z sędziami dla drużyn w tej kategorii wiekowej. Sędziów mało jest. No i tutaj rozpaczliwe wybicie poza boisko. Także bardzo często mecze są sędziowane właśnie przez trenerów w tej kategorii wiekowej. Rzut rożny, ośrodkowanie, ależ uderzenie takie z boczną nogą i piłka wpada niezbyt mocno posłana nawet do tej bramki, no ale z zaskoczenia i mamy 8 do 0 dla drużyny Parasol. 8 czy 9? A już nie wiem, zgubiłem się. 8, mi się wydaje, że 8. Parasol się tutaj napędza, wychodzi zawodnik, będzie uderzenie i tutaj przewraca się i zobaczymy, jaki tu będzie werdykt. Wyszedł zawodnik sam na sam na bramkę. No. Starcie z bramkarzem, piłka wychodzi poza boisko. I będzie chyba rzut karny. Tak jest. Dawaj Melisz! Bramkarz PKS-u, bronimy! Dasz radę! Jej, przestrzelona piłka, brawo! No, strzelenie, wykonywanie rzutu karnego jest czasami dla zawodników często stresujące, bo to no wiadomo, że tutaj zawodnik ma duże szanse na zdobycie bramki i niestrzelenie no jest takim dużym obciążeniem psychicznym dla zawodnika. I tutaj będzie sam na sam z bramkarzem uderzenie, bramkarz wybija, ale jest dobitka, zamknięta akcja i mamy 9-0 dla drużyny Parasola. No ale nieprzypilnowani zawodnicy zostali zupełnie. Duża swoboda pod bramką. No i to się natychmiast zemściło kolejnym golem. Tutaj było fajne podanie do kolegi. Zobaczymy co, jak to się wszystko zakończy. Idzie tam jeszcze zawodnik PKS-u, walczy i piłka wychodzi poza boisko. I od bramki rozpocznie. Ja będzie rzut rożny, z tego wynika. Nie, rzut wolny. Tak jest, uderzenie na bramę i bardzo słuszna decyzja. Bramkarz miał lekkie kłopoty z tą piłką. Lekko odskoczyła, ale to dobra decyzja. Dobrze! Trochę niedobrze, jak tak dwa mecze się toczą równolegle, bo jest gwizdek. No, pokazać się chłopaki! Ruch!
Przejęcie piłki, wypuszczenie, no tutaj zawodnik niepotrzebnie o 3 kroki zrobił, ale szuka miejsca na uderzenie. Gdyby posłał tę piłkę z pierwszego uderzenia, to bramkarz miałby tu może i kłopoty, bo nic nie stało na przeszkodzie tej piłki. I jest uderzenie i piękna interwencja bramkarza. I będzie rzut rożny dla Parasola. 9 czy 8? 9. Uderzenie, główka i piłka wychodzi poza boisko. Łapaj, trzymaj, puść go! Mamy go! Jedź! Walka tam jest na roczniku, dwóch obrońców już odebrało piłkę, tak. Ale jeszcze walka trwa. Walcz, walcz, walcz! Pokażcie się mu! Bardzo przyjmuje piłkę. Zejście do środka. I tu bardzo dobre podanie do zawodnika na lewe skrzydło. Zawodnik się rozgląda. Do środkowuje. Tutaj wychodzi napastnik Parasola, ale został zastopowany. Parasol jeszcze przy piłce. Tutaj jest na lewym skrzydle. Zawodnik się pokazywał. Parasola, ale jeszcze Parasol przy piłce, tak, uderzenie tutaj i będzie, no, troszkę niepotrzebnie zawodnik tutaj zwlekał z tym uderzeniem, ale znalazł kolegę w środku, dośrodkowanie, no i 10. bramka dla Parasola. Parasol w natarciu, tutaj zawodnik środkiem szuka miejsca do uderzenia, strzał na bramkę, nie widziałem, o obronie bramka, czy nie celna piłka? Nie celna piłka, tak. Bartek, Bartek, usiądź sobie na tym, tutaj na ławeczce, chcesz? Tu na ławce. No dobra. Bo Wilk to zwierzę głupio. Dobra, dalej, dalej swoje. Mamy ich. Dobrze mi się rymło? Tak, dobrze, dobrze. Parasol buduje powoli swoją akcję. Teraz przejęcie piłki przez PKS. Kółeczko jedno, drugie, ale wypadałoby już koledze odegrać któremuś piłkę, bo to kiwanie to jest droga donikąd. I tu wypuszczona piłka do zawodnika. Dobrze, rozejrzał się zawodnik PKS-u tym razem i podał celnie do kolegi. On pali przecież tam. Zamieszanie teraz w środku. Kopaniny. Masia! Jedź! 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 I ruch! Brawo! Wydawało mi się, że... Wydawało mi
myślę, że rzut rożny jest, ale chyba będzie bramki. Ruch macie! No, właśnie tak, dobra decyzja. Tak mi się właśnie wydawało, że rzut rożny i nie wiedziałem, czemu to wszystko idzie w tym kierunku. Podałoby dośrodkować, piłka uderzona, wychodzi poza boisko i od bramki rozpocznie. Koniec meczu, 10-0. Taki wynik, nic tu nie poradzimy. Parasol jest w górnej, chyba na pierwszej pozycji w tabeli. PKS gdzieś tam nie za wysoko na dole. Więc dużo tu nauki będzie jeszcze trzeba i pracy, żeby się zespół poskładał. Ja Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia, a zawodnikom dziękujemy za grę.